Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed wami F1 2020. Jesteśmy tutaj już w czwartym Grand Prix sezonu numer 3 splitu drugiego w lidze DS3. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, subskrybujcie kanał Ligi i wbijajcie na Discorda, no i oczywiście na Facebooka. No dobrze, słuchajcie, przed wami sesja kwalifikacyjna do Grand Prix Monaco. Słuchajcie, królowa torów przed wami w ten weekend. No i zobaczymy, co się uda tutaj wywalczyć, co się uda zdobyć. No, zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę, kto wystartuje jako pierwszy, bo tutaj oczywiście zajęcie miejsca na polach startowych ma ogromne znaczenie dla wyniku wyścigu. No dobrze, słuchajcie, żeby nie przedłużać, już teraz gorąco zapraszam was na Grand Prix numer 4 Monaco. Sesja kwalifikacyjna Ligi DS3. Zapraszam. Ej, a szybko się zużywają opony tutaj? Ja tutaj nienawidzę hardami jeździć. Ja tutaj wolę jechać softy, medy, a nie softy hardy, bo albo medy hardy, bo mi tu hardy kompletnie nie pasują. O, softy hardy ciężko. Znaczy, no wiadomo, że ciężko, tylko że mi się na przykład na tym torze dramatycznie jeździ na hardach. Tak jak na Hiszpanii na przykład uwielbiam jeździć na hardach, to na Monaco już wolę, preferuję medy ciągle. Dlatego też nie jadę softy, medy softy, bo ja nigdy nie lubię jeździć na softach po prostu. Czekaj, już się przygotuję, wyciszę sobie moją mordę i możemy jechać. Jeszcze do kibelka skoczy. Aż się wcześniej. Zwykle to Alfa Romeo ma śmierć. Ej, chłopaki, ej, no. Mam pytanie. Wy już jesteście w lobby, czy jeszcze na kogoś czekacie? Już jesteśmy w grze. Aha, czyli już, a ile jest osób? 16 chyba. Nie pamiętam. A jak bym dołączył, czyli jeszcze 18 minut, tak? Jest do wyścigu? Tak, jeszcze jest 17 minut i 30 sekund dokładniej. Okej, dobra. A jakbym wkoczył tak jakby w wyścigu, to bym przejął bota, czy nie? Jeszcze raz. Bo ja... Nie byłoby zadanego ja... bota. Mhm. A jakbym w kwalifikacjach skoczył już pod koniec nawet, to by była szansa na to, żebym w wyścigu wystartował z ostatniej pozycji? No, tak naprawdę możesz wbić do momentu, kiedy nas ładuje po kwalifikacjach. Do tego momentu możesz. No, okej, okay, dobra, nie, bo ja jestem pod... Na formującym no. nie wbijesz. Na formującym nie wbijesz. Okej, okay, dobra, dzięki za info. A jak ogółem idzie? Dużo. Aha, 16 osób, okej. Okay. Tak, 16 okay, osób, dobra. Jeszcze nikt nawet nie. Czy jak już wyjechali, to jeszcze nikt okrążenia nie zaczął. Okej, okay, a dużo jest. W sensie jakich, są osoby takie trudne? No jest Tobiasz, na pewno. No. Halo? Halo? Słuchasz mnie? No ja cię słyszę, nie wiem jak mój poprzednik. Nie wiem, czy są osoby trudne. Ja też słyszę. Dobra, to ja będę w domu za niego, siema. Okej, siema. Dobra, już jestem. Taki kijowy. W momencie trochę wyjeżdżam z tego boksu. Czemu? Czy ktoś koło... A nie, ale w sumie nie. Jak się wyjeżdża z boksu, a ktoś koło ciebie przejeżdża, to jest git. No. A, goni mnie. Uwaga, rozbije się za 5. Jest jakiś światło jest. U Jezu, już myślałem, że się rozwaliłem. I po czasie? Tak, już? Ja jeszcze nie mam. Nie, ktoś tu stanął w tym, wiesz gdzie.
tej 180. Tak. O, mam rekord pierwszego sektora. Delma jest teraz w loki, co? Jeden dziesięć. Opa. Dobry czas, dobry. No to trzeba mieć farta, żeby mieć czysty tor. No, trzeba. Czy wolał w deszczu się spala. O kurde! Czerwone skrzydło. Po obu stronach. O ja za późno. Ja pindole, dobra, skrzydło już. Poszło. Poszło skrzydło. F. O, miałem rekord w pierwszym sektorze i ten. Ja za późno zahamowałem w tym 180. Nie, wiesz gdzie ja rozwaliłem? Jak już masz trzeci sektor i tam taką szykanę. I tam jedziesz na pulu. I tam po prostu spłychałem za mocno. Zaźle. Cię rozwaliłem. A miałem rekord pierwszego sektora i to już taki nieprzebity. I ciągle się wyświetlał. Normalnie części zbieram. Normalnie części zbieram. Oj, ja nie wiem czy ja ukończę jedno okrążenie takie dobre. Ale ja się, jestem trochę słaby, źle się czuję, bo Ofi ma taki czas praktycznie jak ja miałem na TT. To ma 1/10 gorszy. No więc no. On się jeszcze poprawi zapewne. Sprawdzał ktoś w ogóle pogodę na wyścig, bo ja nie sprawdziłem ciągle. No też nie sprawdziłem w sensie. Sucho. Sucho. Lipa. A jest zachmurzenie jakiekolwiek, czy bezchmurnie? Już patrzę. Tylko na 45 minut po starcie jest zachmurzenie. Best lap so far is a 1:15.5. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. Dobra, ja wyjeżdżam jeszcze raz na tych softach. To ja też, ja nie zmieniam. Wiem, dobra, dupa. O nie, ja w korku jestem. Jakieś 4 osoby czy 5 wyjeżdżam. A ja ostatni. A to ja za tobą, Darkołem, jestem. Tak. Mogę cię puścić, jak chcesz. No to i tak trzeba sobie miejsce będzie zrobić. Najgorsze, że ktoś jest na szybkim. No, no. Ja go tam przepuściłem przy boksie. No, ja go tutaj gdzieś puszczę. Dobra. A gdzie jesteście w którym momencie toru? Zbliżamy się do czarodziejskiego miejsca. Czyli 180? Tak jest. Dobra, jestem na tym takim... łuku szybkim, gdzie się to trochę szybko odpuszczega. Co, ale jak bardzo... przepuścić tam koło 180? To później przepuścisz na... No dawaj, ten. dawaj, sobie zrobię miejsce. Lordzik teraz jedzie tu. O Jezu! Co to było? O, ja was. Ty co, ty fruwasz? Jezus. Co to było? Oj. Jeden do boksu. Kurde, zmieniałem mieszankę i się zagapiło. Co tam się dzieje? Lepiej, dobra. Żebym nie wiedział, co tam się dzieje. Nie, to bolidy fruwają w powietrzu. No jest jeszcze anulowany. Ej, ale co się działo na tej szykanie? O! O chuj, no właśnie mówiłem, że się rozwalę. Standard.
Dramosz. Drama. Ostatnio, bo nie zrobiłem jeszcze czasu nawet. Popatrzcie, jak to jest ten Dark Owen, ale on ma 1.15 i się nieznacznie poprawia. Dark Owen. Owen. O-W-N. No wiem, ale... No to możesz bardziej ścinać tą przykamę już taką pod koniec. Tak, ważne. A i tak będzie dobry czas. Gdzie mam na 7 okrążeń paliwo? Bo to jest tak kurczę wreme, po prostu ona ci się bardziej spala. No nie wierzę. Dobra, z uszkodzonym robię okrążenie. Bo nie mam ochoty trzeci raz do boksu zjeżdżać. Nie, ten tortu... Rychmik, dawaj robimy dla super z toboje. Zobaczymy komu wyjdzie. Tak już bandy, nie masz psychy, no nie. Nie męcz się z torem, weź tego bandę. Jakbym skrzydła jeździł, powiem wam. Mam tylko lewą lotkę na żółto. No, masz lewą lotkę, masz limonkową, czyli to jest zero praktycznie uszkodzi. Limonkowa w ogóle, co za kolor. Nie masz jeszcze czasu? 7 minut. Dobra, dzięki. Chłopco zabiegany taki. Our best lap so far is a 1:13.4. Z uszkodzonym 1:12 zrobiłem. Spoko. Co, teraz w panny? Nie no, możesz jeszcze kręcić kółka jak chcesz. Uhu! Jak ty jedziesz? Dobra. Nie. Zablokowałeś? Tak, to Biasza zablokowałeś. Napomierałbym kółku, ale będzie... Ale już czuję, już to czuję. Co? Już czuję to Biasza. Czuję już to Biasza, co się powie po wyścigu. A co, on dobry jest? Nie wiem, trzeci jest. Ale stresu mam, wiesz? No co, no, po prostu powiesz, że jesteś niedojebany i tyle. Nie ma co się oszukiwać, bo to tak ci powie i tyle. Zjedź do boksu. No, zjedź. W ogóle co to są te obok trybuny takie w boksie? One są na boks po prostu? Czekaj, zaraz zobaczę, jak ktoś będzie zjeżdżał. Obok trybuny. Ja nie rozumiem, co się teraz chodzi. Te takie maszty? Jakby na tam, gdzie są kibice, na widzowie. I jest no. Jak jesteś w garażu, to widzisz to na przeciwko siebie. A to ja nie widzę to w i wezmę sobie medy.
To może być beznadziejne. Łup! Red Bull odwalił. Czy to jest... Kto jedzie za mną? Proszę sprawdzić. Jestem w spokoju. Tobiasz. Oj, oj, oj. Uciekam przed... Co to za dźwięk? Taki, którego ty nie wydasz. Two laps of fuel left. No, pierwszy sektor ostrożnie przejechany i nie poprawiasz się. Nowe szkice. Wyjazd. O, tak, tak, tak właśnie się... Nie, tak, tak się nie przejeżdża. Ale blisko było, co nie? Blisko było dobrego przejazdu. Dobra, szybko do boksu i odpad. Nie, nie ma. Znaczy mam na pomarańczowo. Szybko. A tak można, czy nie? Można coś ścinać. Uważaj, bo ja to się już rozwaliłem. A czy tego przypadkiem Błażej nie ogląda? Twoje życie. Delma jest przy tym na czasu i prorok. A Delma robi ambitne te czasy. On tu zrobi karambol. Jak to za mało czasu, żeby wykonać szybkie okrążenie? No już nie zdążysz wyjechać. No. Bo masz minutę 20, jakbyś ściął, nie ściął. Zmieściłbyś się, ale tak na styk, tak naprawdę na styk. Sekundę byś może miał zapas. A jakbyś coś zepsuł, i musiałbyś jechać na maksie ciągle. I na Airsie pełni. So far our fastest lap is a 1 minute 11.7. Czekaj chwilę. Dobra, już jestem. We're 13th in the speed trap, 277.1 kilometers per hour. Nie zdąży chyba. Kto nie zdąży? Ja. A. Na pewno szybko. Nie zdążysz. Nie zdąży. Nie, tylko nie to.
Ale blisko, bo jakbym nie przepuszczał, to bym dał radę. Wiesz? Nie wiem. Co to jeszcze jest? Jezu, ten obciąg, ale zaraz chyba. Ej, Lordzik na klawiaturze jeździ? Tak. Tak, i właśnie jest. Tak. I to właśnie jest problem. I jeszcze ma te lagi. Też warto trzeba pamiętać. Minipad, co się poprawi. Nie no. Ej, 1.14 zrobił. Zobaczmy jak teraz. A to jest anulowany miał. Anulowany się miał. Ej, słabo mu poszły. Minipad to jest taki driver, że no u niego 1.14 to jest sukces. Tipster w ogóle zdążył dojść do sesji, czy nie zdążył? Pewnie zaraz przyjdzie. Jak tam chłopaki? No byle, żeby sieczki nie było. No będzie, będzie. Ej, ściąć pierwszy zakręt? Nie.